się chyba ulotni błyskawicznie, prawda? Znaczy ja zobaczyłem, co się dzieje, mówię, o jakaś afera wypadła i chciałem uciekać. Ja pierwszy się zebrałem i wyszedłem z knajpy, za mną poszedł ten człowiek, a teraz został i płacił rachunki. No właśnie. No i proszę Państwa, następnego dnia Andrzej Szarmak pojechał na obóz. Dobrze ja mówię? Nie, poczekaj, to było chyba trochę inaczej. Wydaje mi się, że to było trochę inaczej. Że to było tak, że zostałeś wezwany do klubu, prawda? Tak. Z obozu, bo pojechałem sobie jedno. Okay. Na obóz i ja już miałem kontakt z tym człowiekiem z strażem i wracałem z powrotem. Po tym obozie przyjeżdżamy i na drugi dzień idę na trening i trener mówi, musisz iść do biura, do dyrekcji, bo tam się prezes z tobą rozmawiać. Idę do prezesa. Do komandora. Komandor Mucha. I ja mówię, coś się stało? Mówię, bo trener kazał mi przyjść tutaj. A on mówi, nie, nic się nie stało. Mówi, słyszeliśmy, że jesteś to do Zabrze. Ja mówię, no jest propozycja, ale ja jeszcze się nie zdecydowałem, nie dałem odpowiedzi, pytam, czy nie. To komandor Mucha mówi teraz tak. Jak ty chcesz iść do Zabrze, to ja mam dla ciebie, my mamy dla ciebie niespodziankę. Ja mówię, dobrze, jaka to niespodzianka? On mówi, ty masz bilet do wojska. Natychmiast odnoszenie się do jednostki wojskowej pustka, okręty podwodne 3 lata. Ja wziąłem ten bilet, schowałem i mówię, to dobra, to ja jutro się zgłoszę do jednostki. Ale pojechaliście na obóz drugi, z tego co pamiętam. Na drugi obóz pojechała grupa Andrzeja Szarmacha i w tym czasie po raz drugi przyjechał do Gdyni pan Piecha. No już poinformował, że po pierwsze z wojskiem nie będzie żartów, a po drugie jeszcze powiedział, że chyba zdaje się Legia jeszcze miała ochotę. Wojskowy klub też. Jak z tego drugiego obozu wróciłem już do domu, podjechałem tramwajem, nie wracałem do domu i wraz swojej na przystanku już do ty mówi, nie idź do domu, mówi, bo tam na wjazdu na ciebie czekam. Mówi, że zaraz zmieniam, idę tutaj. No to ja mówię, to co, jedziemy na dworzec. Na dworzec, mówię, to iść do domu, odałżę mu to ze sprzętem sportowym, mówię, weźmy jakieś tam ciuchy na zmiany i jedziemy to Zabrze. Poszliśmy na dworzec, pociąg i rano byliśmy w Zabrze o 6:00. Piecha mieszkał w Katowicach, a ja z Szczecin. O 6:00 rano pukam do drzwi do niego. Panie Piecha, dzień dobry, chcieliście mnie, to macie. On się szybko udał, śniadanie, żeśmy zjedli u niego i do klubu pojechaliśmy. W ciągu jednego dnia załatwili mi zatrudnienie w kopalni w Górowie, pierwszy dołowy, odroczenie na rok i tak zostałem górnikiem i zawodnikiem górnika Zabrze. Tak się wtedy sprawy, proszę Państwa, tak się interesy załatwiało, tak się transferowało piłkarzy. Kiedyś się podpisywało zgodę do klubu na bezterminowo, na dożywocie. Nie można było odejść, chyba że dwa kluby się dogadały i jeden się zgodził na odpuścić, a drugi się zgodził wziąć. Także takie były wtedy warunki. Nie było kontraktów, nie było umów, żadnych czy coś, tylko się podpisywało licencję. Górnik Zabrze był wtedy wielkim klubem, to Państwo pamiętacie. Grał w finale Pucharu Zdobywców Pucharów w Wiedniu z Manchesterem City. Kadrowicze, medaliści, złoci medaliści Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Wielki klub. I nagle tam przyjeżdża taki młody chłopak, który ma lat 22, z Gdyni. I pewnego dnia idzie do sauny po treningu. A tam w tej saunie siedzi sobie... Co tam siedział? Oślizło? Oślizło, Florencki, Gołodko nie wyrażył. Taka fajna cała czwórka obrońców. No i Oślizło się pyta Florenckiego, no Florek, gdzie ten młody grał u nas? No chyba nie. A czemu nie? Bo się nie wkupił. Ja później, ja mówię, dobrze, to panie Stanisławie, bo na panu. Pani Stanisławie, jak to trzeba zrobić? On mówi, idź do Jasia Odarzy, on ci wszystko powie. Jasia Odarzy miał samochód, pojechaliśmy na sklepu, skrzynkę trzeba kupić, pełną, i
nie robić tam gdzieś jakieś afery, żeby nie podpadło, to na stacji benzynowej, tam była taka stacja benzynowa niedaleko stadionu i na stacji benzynowej oni tam mieli kolegów swoich i tam przesiedzieli wszystko. I następny raz do salonu po następnym treningu i... Ale poczekaj. O, proszę Państwa. On kupił ten alkohol, nie miał samochodu. Wszystko zawiózł, rozstawił, talerzyki, sztućce, szklaneczki, wszystko było ładnie, elegancko, czekało. Przyjechała cała drużyna, panowie no, popokiwali głowami, usiedli, przysunęli się do stołu, Andrzej wybrał sobie krzesełko, chce usiąść, na co pan Stanisław mówi? Ale Stasiu się mówi, a ty, ja łatwiej wszystko? Tak, to teraz może się tutaj. Krótka piłka, nie ma to tamto. No. A ja grzecznie, tak, jest panie Stanisławie i bawcie się dobrze. I następnego dnia w saunie tej samej. Florencki się pyta, Stasiu, a będzie ten młody, będzie on mu zgrał? Ja, to on będzie grał. No i grał i sobie całkiem się dobrze radził. W tej drużynie był Włodzimierz Lubański oczywiście, co Państwo wiecie, to też była legenda Górnika Zabrze. To mnie trochę interesowało, jak się układały relacje między Tobą a Włodzimierzem Lubańskim? Znaczy to wymyślił trener, który wiedząc, że ja jestem środkowym napastnikiem i Włodzimierz Lubański też środkowym napastnikiem. Nieraz ustawiał nas dwóch napastników, dwóch z przodu. Czołtysik z tyłu, Florejski i inni. A później, już tak w późniejszym terminie, to Włodkowi Lubańskiemu kazał cofnąć się trochę niżej, który z pomocy wspomagał. Mówi, a ty zostań z przodu, mówi, tam będziesz kończył te akcje. Oni będą ci podawać, a ty będziesz wykańczył wszystko. No i tak było. I ja w tym momencie strzelałem więcej bramek niż Włodek Lubański.